Sponsorem programu jest Lodziarnia Sandy. I przed nami już kolejne dwa konkursy. Mam nadzieję, że komuś uda się je wygrać, a tym razem sponsorem nagrody jest Lodziarnia Sandy, a do wygrania mamy kupon na dowolną kawę plus deser lodowy, który możecie skonsumować na miejscu. Jest to fantastyczna letnia nagroda, jeżeli uda Wam się dzisiaj wygrać tę nagrodę już jutro, w godzinach od 9 do godziny 15.30 możecie odebrać nagrodę i mam nadzieję, że ją jeszcze zrealizujecie w dniu jutrzejszym, kiedy będziemy mieli naprawdę wysokie temperatury, który aż do końca tygodnia możemy cieszyć się piękną, wakacyjną pogodą. Jak będzie w następnym tygodniu, tego nie możemy obiecać, że będzie ładnie, a wiadomo, z tym bywa różnie, dlatego takie wakacyjne nagrody, warto z nich korzystać jak najszybciej. A jeżeli chcecie ten kupon wykorzystać, to musicie najpierw odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: jak nazywamy lody robione z posłodzonej wody z zamrożonymi owocami? To pytanie wydaje mi się bardzo proste, szczególnie dla osób, które niezbyt przepadają za lodami mlecznymi, to mają taką alternatywę, jak się nazywają lody robione z posłodzonej wody i zamrożonych owoców. Czekam na Wasze telefony, mam nadzieję, że za chwilkę pojawi się telefon do naszego studia z prawidłową odpowiedzią na pytanie i mam nadzieję też, że zdążycie się do nas dodzwonić na czas, więc nie zwlekajcie, szukajcie informacji w internecie, jeżeli odpowiedź nie jest dla Was taka prosta i dzwońcie pod numer telefonu, który wyświetla się co jakiś czas na dole ekranu. Mam nadzieję, że za chwilkę pojawi się ten telefon, a my za niedługo przejdziemy już do kolejnych informacji z naszego regionu. Mamy kolejny telefon do naszego studia. Tym razem dodzwoniła się do nas pani Alicja. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, aby nie było wątpliwości, że to pani wygrała deser lodowy plus kawę do zrealizowania na miejscu w lodziarni. Jak nazywamy lody robione z posłodzonej wody i zamrożonych owoców? To jest sorbet. I to jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Czy pytanie było proste, czy jednak nieco trudniejsze? Było dosyć proste. No to w takim razie ja gratuluję i życzę smacznego. Przypomnijmy na sam koniec, sponsorem nagrody była Lodziarnia Sandy, a my za niedługo przejdziemy już do kolejnych informacji z naszego regionu. Zostańcie z nami.